Chcemy odjąć od siebie dwa wyrażenia wymierne. Pierwsze ma w liczniku minus z do trzeciej, a mianownik jest iloczynem dwóch czynników, z plus 8 razy 9, z minus 5. No i od tego chcemy odjąć takie wyrażenie, które ma 3 w liczniku, a w mianowniku iloczyn z plus 6 razy 9, z minus 5. I teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze. No to co? No to mamy dwa wyrażenia wymierne o różnych mianownikach, prawda? Wobec tego musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. No a wspólny mianownik to ma być wspólna wielokrotność obu tych mianowników. Więc na pewno takim wspólnym mianownikiem zawsze jest iloczyn dwóch tych wyrażeń. To będzie zarówno wielokrotność jednego, jak i drugiego. No ale my tutaj możemy zaobserwować, że ułatwi nam trochę pracę. Będziemy mieli mniej rachunków, jeżeli zauważymy, że tutaj ta wspólna wielokrotność będzie trochę mniejsza, dlatego że pewien czynnik tutaj, mianowicie 9z minus 5 się powtarza. To jest podobnie jak w przypadku liczb. Pomyślmy, jeżeli chcemy dodać 5 dwudziestych pierwszych, prawda? Jeżeli chcemy dodać do 7 szóstych, tak? No to możemy to zrobić oczywiście tak, że wspólny mianownik to będzie 21 razy 6. Ale my wiemy, że tutaj wspólny mianownik będzie trochę mniejszy, dlatego że 21 to jest 3 razy 7, tak? A 7 szóstych to jest 3 razy 2. I widzimy, że tutaj wspólny mianownik to nie będzie 3 razy 7 razy 3 razy 2, czyli tylko wystarczy nam wziąć 3 razy 7 razy 2. No to jest wspólna wielokrotność zarówno 21, jak i 6, tak? To jest po prostu 42. I podobnie jest tutaj. Podobnie jest tutaj, mamy pewien wspólny czynnik, wobec tego ten wspólny mianownik będzie, ta wspólna wielokrotność nie będzie iloczynem tych wszystkich czterech nawiasów, tylko wystarczy nam wziąć 3. No to zobaczmy, jak to będzie. Czyli tak, mam tak, z plus 8, 9z minus 5, 9z minus 5 i co? I z plus 6, prawda? O, i mam już, to jest na pewno wielokrotność tego mianownika, ale jest to również wielokrotność tego mianownika, prawda? O, również wielokrotność tego mianownika. Wobec tego nie muszę już mnożyć jeszcze raz przez 9z minus 5. Czyli tutaj otrzymuję tak, minus z do trzeciej, no i tu mnożę przez z plus 6. I podobnie drugi ułamek. Miałem z plus 6, 9z minus 5, 3 i muszę to pomnożyć przez z plus 8. Prawda? Wystarczy, abym pomnożył przez z plus 8 i widzę teraz, że mam już wspólny mianownik. Znaczy ten wspólny mianownik, wspólna wielokrotność jest trochę mniejsza niż iloczyn wszystkich czterech nawiasów. Czyli tu będzie tak, z plus 8... 9z minus 5 razy z plus 6. No dobrze, a co będzie tutaj? Będzie tak, minus z, może na biało, tak, minus z do trzeciej razy z to jest minus z do czwartej, potem jest minus 6z do trzeciej, minus, prawda, minus i teraz może nawias otworzę i tutaj mam co? 3z plus na 3 razy z i 3 razy 8, plus 24 równa się, no i może teraz jeszcze uporządkujmy to względem potęg licznik, czyli tak, mianownik mam tak jak miałem, z plus 8, 9z minus 5, z plus 6, a tutaj mam co, minus z do czwartej, minus 6z do trzeciej, minus 3z i minus 24. Tak, czyli różnica tych wyrażeń jest takim wyrażeniem wymiernym. No i właśnie ta najmniejsza wspólna wielokrotność w przypadku wspólnego czynnika jest mniejsza niż iloczyn dwóch mianowników. Podobnie jak w przypadku liczb, które mają jakiś wspólny dzielnik.